No dobra, mamy D4, mamy D4, czyli tutaj bez niespodzianki w tym pojedynku po raz kolejny idzie to samo ustawienie. No mamy 1-1, tak, mamy 1-1, wszystko się zgadza. No póki co zawodnicy powtarzają to, tutaj powtarzają to, co poszło w pierwszej sytuacji, w pierwszej partii. Okej, okay. No toczka w toczkę chyba idzie to samo. Chyba toczka w toczkę to samo. Dla tych, co nie wiedzą, toczka to kropka jak coś, bo tam widziałem, że były pytania pod ostatnim meczem. No dobra. Skoczek E5. G6. To będzie strata figury. Po G6 wisi hetman, wisi skoczek. Ale kłopoty po stronie Demonza. No ewidentnie Londona nie należy grać. We wszystkich partiach, w których Demons nie zagrał Londona, no to poradził sobie świetnie. A tutaj drugi London i kolejny problem. Ale w sumie nieuczesana coś się tutaj zastanawia, a tu ma jedyne posunięcie. No bo jak król odejdzie, to mat. Jak król odejdzie, to mat. A jak goniec zasłoni, to skoczek bije i tutaj leci wieża. Więc wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że należy zagrać G6. No G6 jest absolutnie jedynym posunięciem w tym momencie. Ale jak coś, to tę ciekawostkę możecie sobie wygooglać. Zobaczcie, co Sherlock... w jaki sposób Sherlock Holmes wzmacniał możliwości swojego mózgu, że tak powiem. No dobra. Oj, to jest... To właśnie się wydarzyło po raz kolejny. Nieuczesana zdobyła w tym momencie figurę. Czy to będzie 2-1? Czy to będzie 2-1 dla nieuczesanej? No z pewnością tego się widzowie nie spodziewali, że przy 300 oczkach różnicy nieuczesana wyjdzie górą. No ale cóż, no czego się spodziewać? No grasz Londona, no to się spodziewaj. Wiadomej kwestii. Dobra. Nie no, jest figura więcej. Jest po prostu figura więcej. Więc jeżeli tutaj nieuczesana dokładnie pogra w tej pozycji, no to powinna po prostu zwyciężyć. Także zobaczymy, co się tutaj będzie działo dalej. No bo wyrównanie jest, tak? 1-1 w meczu, więc... Uciekł. Bardzo dobra decyzja ze strony Demonza. No i teraz pytanie, co dalej? Nie no, to C4 bardzo się narzuca. Natomiast z drugiej strony, co będzie tutaj robiła nieuczesana? Ponieważ zauważcie, że pozycja tak typowo jest dosyć zamknięta. Ale dobrze nieuczesana kombinuje, otwiera tę pozycję, ponieważ kiedy pozycja się otworzy, kiedy dojdzie do tego starcia pomiędzy figurami, no to wtedy ta figura więcej będzie miała znaczenie. Ale zobaczcie, tutaj Demons wkracza do kontrataku, więc ja tutaj nie jestem jeszcze przekonany co do dalszych losów tej partii. Oczywiście... Z obiektywnego, stokwiszowego punktu widzenia pozycja jest wygrana, ale tutaj już leci pionek. Nie no, nie, dobrze nieuczesana kombinuje, żeby atakować tutaj białego króla, ale zanim zaatakujesz przeciwnika, no to trzeba się zainteresować swoim królem, a teraz król czarnego naprawdę ma tutaj realne problemy. No trzeba tutaj uważać, tym bardziej, że już połowa czasu... Prawie połowa czasu już za zawodnikami. No na pewno nie będzie lekko. Na pewno nie będzie lekko. Teraz Demons wraca do gry. W tym momencie Demons wraca do gry. No i tak poszło. Zgarnia tutaj piona albo na A7, albo na D5, ale nieuczesana ma jedno posunięcie. Musi odejść królem.
Oj, pionek D5. Bicie na D5 było lepsze, ponieważ wtedy jeszcze byłby szach. Jeszcze byłby szach, także kolejny problem dla przeciwnika. No zobaczmy, hetman został zaatakowany. Hetman ma jedyne legalne odejście. I odszedł, jest teraz atak na D5. No musi demons tutaj uważać. Oj, pionek, kolejny pionek został podstawiony. Ogromny błąd. Ogromny błąd ze strony nieuczestnika. Ale dlaczego on nie bije? Dlaczego on... Dobrze, zgarnął piona. Oj, tutaj sytuacja coraz bardziej się wyrównuje. No jeszcze przed momentem wydawało się, że ta pozycja po prostu jest do jednej bramki, ale tutaj demons wrócił do akcji. Zgarnął dwa piony, król nieuczesanej bardzo osłabiony. Oj, to wygląda wysoce problematycznie. To wygląda wysoce problematycznie. No demons musi przyspieszyć na pewno, musi tutaj uważać na czas, ponieważ jest minuta straty, a dodawanego czasu nie ma. No musi tutaj uważać, ale biorąc pod uwagę to, że jest figura straty, no to jeszcze dużo przed nami. Jeszcze dużo przed nami. Ciekaw jestem, co zawodnicy powiedzą. Pamiętajcie, żebym po meczu spytał, czy przestaną grać Londona. Ponieważ ewidentnie w tym meczu każdy, kto zagrał Londona, to kończył kiepsko. No dobra. Hetman E2, czyli Hetman tutaj uciekł spod ataku. No być może trochę zbyt pasywnie, ale... No, powiem tak. A4, A5, A6, A7, A8. Wygląda to tak pi razy drzwi w miarę sensownie. Na pewno demons musi tutaj szukać kontry. Żeby jakoś utrudnić przeciwnikowi życie. No, ciągle jest ta figura straty. Więc... No to jest taka przewaga, z którą trudno jest dyskutować, prawda? No jednak co figura to figura, ale... No wcześniej pozycja wydawała się, że jest kompletnie wygrana dla nieuczesanej. A teraz tak wygląda, że jest wygrana, ale w sumie niekoniecznie. No bo jest z drugiej strony jakaś kontra, demons tutaj utrudnia życie. No tak, nawet z materialnego punktu widzenia demons ma plus 1, także z materialnego punktu widzenia naprawdę jest dobrze. Chociaż piony są silniejsze od figury wtedy, kiedy są blisko pola przemiany, więc musi ruszyć tego piona. No nie jest... Oj... Znaczy, wygląda to jak problem. No bo król nieuczesanej, goły i z pewnością niewesoły. I teraz demon z tym królem będzie w stanie się zainteresować. Chociaż zabrakło mi hetman A6. Hetman A6, wjazd jakiś na B7. No to tutaj akcja miałaby całkowicie inny charakter. Ale widać, że termometr zaczyna tutaj latać w tej wewte, także... Pod tym względem widać, że naprawdę meczyk bardzo ciekawy. Ale demons ma tutaj ogromne problemy na zegarze. Zauważcie, że 2 minuty straty. 2 minuty straty po stronie demonza, także musi tutaj zacząć przyspieszać, ponieważ dodawanego czasu nie ma. Powiem wam tak, skoczek F3 widły. No musi tutaj uważać demons, ponieważ jakieś problemy z linią G mogą się pojawić. Tak dla pewności to ja bym tutaj grał król H1. Tak wiecie, żeby tutaj jakiś tego rodzaju problemów nie było, to jeżeli chodzi o król H1, to... Wydaje mi się, że
byłoby to sensowne. Wtedy biały nie ma się czego obawiać, no i można się dalej bawić. Można się tutaj dalej bawić, ale dopóki to nie zostało zagrane, no to wcale ta pozycja nie jest taka prosta. Wymiana hetmanów? Oj, wydaje mi się, że końcówka tutaj nie będzie za dobra dla Demonza, no bo jednak Demons jest tutaj figurę w plecy. Chociaż ma dużo pionów, ale pamiętajcie, że piony ma... Ojeny, widły. Jeżeli nieuczesana to zauważy, to to jest koniec partii. No wieża G2 też dobre, ale skoczek F3 ze skoczek bije D4 to już byłaby wieża przewagi. To już byłaby ogromna przewaga. Nie, pion nie bije. Właśnie pion nie bije, ponieważ pion jest związany. Po skoczek F3 pionek nie może zbić, no bo odsłoniłby króla. I tutaj dwie wieże wkroczyły do akcji. Ale skoczek! Skoczek na H4 leci! Demons wraca do gry! I co nieuczesana zrobi? Wieża bije F2. Wieża bije F2. Widzi to. Oj. Także Demons podstawił ten materiał, ale finalnie udało mu się wrócić do akcji. Nie, pion za darmo był. Wieża bije A2. Wieża bije A2 była możliwość. No teraz role się odwracają, proszę państwa. Teraz role się odwracają. Teraz to nieuczesana ma 2 punkty straty. Teraz to nieuczesana musi się... Oj, wieżę podstawił w jednym ruchu! Nie, dlaczego... Nie! Ona nie widzi. Goniec bije H5! Goniec bije H5! Wieża w jednym ruchu! Wieża w jednym ruchu! Nie! Cóż za błędy z jednej i z drugiej strony! Ogromny błąd demon... Dalej wieża w jednym ruchu! I teraz zobaczyła! Do trzech razy sztuka. Także finalnie nieuczesana zauważyła. O rety, co za błędy! Co za błędy! Demons nie może uwierzyć, nieuczesana też nie może uwierzyć. Co się tutaj odwaliło? O rety, no... C4! Dlaczego oddaję piona za darmo po prostu? No, nieuczesana ma bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu, ale... Nie no, i skoczek D5! Skoczek D5, wieża C6, widły. Dawaj, Demons! Będzie beka. Poszło! Poszło skoczek... Boże! 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 Termometr nie wyrabia, proszę państwa. Termometr nie wyrabia. Nastąpiły widły w tym momencie. To jest powrót do gry. Pozycja demo... Nie! A ten skoczka podstawił! Boże święty, czy ty to widzisz? I teraz pion na E4 będzie bity. To jest remis. Zdaje się, że będziemy mieli okazję zobaczyć dogrywkę. No nie no, co on robi? Dlaczego on nie zbił piona? Przypominam, że przy równym wyniku zawodnicy grają do pierwszego zwycięstwa, czyli będą grali na 5 plus 0 do pierwszej wygranej. O rety. Nie no, remis jest, ale... ale zawodnicy jeszcze tutaj próbują. No w dogrywce nieuczesana będzie miała białe. Ej, ale on na czas może... Nie, na czas nie przegra, już będzie remis w razie co. To powiem wam... Wrażeń. No remis. No dobra. O! Działo się, a działo, widzowie!